Gimnazjum nr 2 w Łukowie bierze udział w kolejnym międzynarodowym programie. Tym razem wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Litwy szkoła realizuje projekt Erasmus+, młodzież, wielojęzyczność i rynek pracy w Europie. Największym efektem czy pokłosem też poprzedniego programu komeniusowego jest dzisiejsza duża liczba osób zaangażowanych, młodych osób, naszych uczniów w kolejny program Erasmus+. Cele programu, niektóre z nich są podobne, wielojęzyczność, czyli nastawienie na języki, nie tylko język angielski, ale również poznawanie języków innych krajów, jak również nowe technologie w edukacji, czyli umiejętność korzystania z nich, ale również uczenia się na tych nowych technologiach, ale również nauczanie za pomocą tych technologii. To, co nowego w tym programie, to rynek pracy. Wiemy, że młodzi wychodzą na rynek pracy, wiemy, że młodzi mają problemy z dostaniem dobrej, wymarzonej pracy i w związku z tym chcemy ich kompetencje takie o rynku pracy, o wiedzę o tym rynku pracy po prostu wzmocnić. Jeszcze dopiero jest początek programu, więc jeszcze nie zaczęliśmy takich typowych działań wzmacniających kompetencje takie typowo zawodowe, ale już te wszystkie miękkie jak najbardziej wzmocniliśmy i zaczęliśmy. Poznajemy zawody, poznajemy rynki pracy nie tylko w Polsce, ale w Europie, po to, żeby młodzi ludzie z łatwością mogli wyjechać za granicę i znaleźć pracę. Wiedzieli, do jakiego urzędu się udać, jakie dokumenty z Polski zabrać, gdzie aplikować, jakie są zarobki, jakie są stawki, jakie jest ciśnienie, że tak powiem, czyli tak sanie na dany zawód, żeby młodzi mogli pójść inwestować tam, gdzie później ich inwestycja przyniesie największy dla nich osobiście zysk. W ramach projektu uczniowie z partnerskich szkół spotkali się w Bułgarii. Pierwszego dnia naszego pobytu w Bułgarii wzięliśmy razem z naszymi bułgarskimi kolegami udział w grze Safari. I to było coś takiego, że chodziliśmy po mieście i właśnie poznawaliśmy tam takie najbardziej charakterystyczne miejsca w Leningradzie, czyli w tym mieście, w którym byliśmy. Był to bardzo ciekawy sposób, właśnie lepszy niż takie prezentacje i tylko opowiadanie o tym. Zwiedzaliśmy fabrykę papieru i było to bardzo zadziwiające. Było tam bardzo dużo różnych maszyn i produkcja tego papieru była naprawdę bardzo pracochłonna i dobrze zorganizowana. Później pojechaliśmy do miasta Poldliw i tam zwiedzaliśmy amfiteatr. Był on ogromny, mógł pomieścić 7 tysięcy widzów. I później właśnie zwiedzaliśmy to miasto. A kolejna wycieczka była w czwartek. I zwiedzaliśmy twierdzę Szalimaligrad w mieście Samukow i była przepiękna. Nasze zajęcia zaczęły się od tego, że był taki wstęp ogólnie o przemyśle chemicznym, a potem zadaniem pierwszym było to, żeby te grupy wszystkie z tych krajów wypisały słowa, które kojarzą im się z tym przemysłem chemicznym. No i mieli na to około 3 minut. Po czym po skończonym czasie osoba z naszej grupy zaczęła je wyczytywać. No i grupa, która miała ich najwięcej, jakby punkt zdobywała. Lekcja, którą przygotowaliśmy, nosiła tytuł Chemical Industry, ale na polski to będzie właśnie przemysł chemiczny. Inne grupy przygotowywały również Automotive Industry, na przykład Food Industry, i to naprawdę było obszerne. Ja uważam, że najlepszą prezentacją była nasza, tak skromnie mówiąc. Dlatego była najlepsza, bo najwięcej mieliśmy tej jakby współpracy z innymi grupami, że nie tylko opowiadamy na jakiś temat, tylko że naprawdę dajemy im te tablety, oni wykonują te zadania, kontrolujemy, co oni robią, czy na przykład co każdy slajd, bo były różne zadania, pytamy się, czy oni na pewno wiedzą, co robić, czy na pewno umieją i potrafią. Ostatniego dnia zwiedzaliśmy również fabrykę dywanów. Było to niedaleko Leningradu. Gdy już tam dojechaliśmy, ja spodziewałam się, że to nie będzie ręcznie robione dywany, tylko właśnie jakaś fabryka. A gdy tam dojechaliśmy, to zobaczyłam, że te panie w tej fabryce robią to ręcznie. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudna taka praca. Ja osobiście bym raczej nie umiała zrobić takiego dywanu.
Jest to na pewno bardzo pochłania czas. Te fabryki dywanów polegały na tym, że panie siedziały i jakby wyszywały te dywany. I to było tak, bardzo mnie to zdziwiło. Wyszywa się ten dywan 1 m² na miesiąc. Dowiedzieliśmy się również, że ta fabryka produkuje dywany dla bardzo ważnych osobistości. Jedną z takich ważniejszych była królowa Anglii. Tak, dla różnych filmów, na przykład w filmie Harry'ego Pottera też występował w dywan, który tworzyła ta fabryka. Widziałam, że ta fabryka właśnie też można jakby zgłosić się z jakimkolwiek wzorem, a oni odpracują to prawie idealnie. Właśnie było to widać na zdjęciach. Ja pamiętam naszą Polskę sprzed 20 lat. Oni też mają te zaległości cywilizacyjne, podobnie jak Polska, ale bardzo szybko wychodzą na prostą. Widać dużo inwestycji w całym kraju. Widać to też w nowych technologiach, jak nam pokazywały osoby z Urzędu Pracy, jakie są zawody, jakie jest zapotrzebowanie na zawody i w jakim kierunku rozwija się gospodarka Bułgarii. Więc widać tutaj rzeczywiście dużo innowacji i myślę, że dobry kierunek zmian. Jeżeli podeszłaby do mnie tutaj teraz jakaś osoba i spytałaby się, czy warto, to naprawdę odpowiedziałbym tak i naprawdę mógłbym mówić o tym przez długie godziny, bo naprawdę warto. Przychodzi pani tylko na spotkania z Erasmusa, które trwają niewiele, zdobywa pani punkty i naprawdę za te punkty można wyjechać. I nauczyciele się w to jednak właśnie angażują, pokazują, że warto i że za wkład w tą pracę można jednak coś osiągnąć. Poznaliśmy tam bardzo miłych i fajnych kolegów i mogliśmy właśnie poćwiczyć angielski. No i było bardzo fajnie ogólnie, miło, ponieważ właśnie można poznać bardzo ciekawe osoby i właśnie zwiedzić ten kraj. No i tak jakby poćwiczyć się na angielski, ale w sposób taki bardziej praktyczny, a nie tylko w szkole, na lekcjach. Rodziny są właśnie bardzo takie przyjacielskie, miłe, a można się dogadać w języku angielskim właśnie z dziećmi. I z rodzicami też można się było dogadać w języku rosyjskim albo po prostu dzieci tłumaczyły. I myślę, że to było bardzo fajne przeżycie. Ma to sens, są na to zewnętrzne środki, więc to nie kosztuje oprócz pracy nic szkoły, a przynosi naprawdę dużą wartość dla środowiska całego naszego lokalnego szkolnego, ale też dla poszczególnych osób, które i wyjeżdżają, ale również będą miały okazję być takimi rodzinami goszczącymi. To też dawanie innym, to też przynosi bardzo duży taki pozytywny efekt. Po powrocie z Bułgarii uczniowie dwójki podzielili się wrażeniami z burmistrzem Dariuszem Szustkiem. Za moimi plecami odbywa się żarliwa dyskusja. Właśnie młodzież dzieli się wrażeniami z Bułgarii. Myślę, że to jest tym bardziej ważny wyjazd, że Bułgaria jest od niedawna członkiem Unii Europejskiej. I tak jak już wielokrotnie powtarzałem, cała Europa tworzy jedną wielką rodzinę. Myślę, że młodzieży zostanie to na długo w pamięci. Na długo te wrażenia pozostaną u nich. Być może właśnie w ten sposób będziemy uczyć się tolerancji. Tolerancji dla zachowania swoich odrębności narodowych, ale też młodzież będzie otwarta na kontakty z innymi narodami. Erasmus Plus, młodzież, wielojęzyczność i rynek pracy w Europie to projekt, który w Łukowskim Gimnazjum będzie trwał przez najbliższe 2 lata.